Moi drodzy, święty Franciszek na początku swojej drogi nawrócenia modlił się pod krzyżem w San Damiano takimi słowami Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Można powiedzieć, że serce Franciszka było spowite ciemnością, żył jakby we mgle, nie widział drogi, potrzebował światła, Bożego światła. Podobnie może być w naszym życiu. Potrzebujemy Bożego światła, a ono jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy uwierzyć. Pokoj dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo lubię tę modlitwę Świętego Franciszka. To jest modlitwa na początku drogi, albo niektórzy mówią, na rozstaju dróg. Człowiek nie wie, którędy ma pójść, żyje jakby we mgle, zastanawia się, gdzie ma iść, słyszy różne podpowiedzi, różne głosy, zastanawia się, kto ma rację. Dlatego też Franciszek w, dalszej, w dalszym ciągu tej modlitwy, w dalszej części tej modlitwy, modli się również o prawdziwą wiarę. Franciszek mówi, najwyższy chwalebny Boże rozjaśni ciemności mego serca i daj mi Panie prawdziwą wiarę. A skoro modli się o prawdziwą wiarę, to znaczy, że może być też wiara fałszywa. Może być ktoś, kto chce nas wprowadzić w błąd. Możemy słyszeć różnego rodzaju głosy, które są fałszywymi głosami które chcą nas sprowadzić na manowce. Tak czasami nasze życie wygląda jak wędrówka we mgle. I nawet jeżeli mamy jakąś mapę, mamy punkty odniesienia, to jednak czasami ta droga nie jest aż tak jasna, aż tak wyraźna. Potrzebujemy Bożego Światła. Potrzebujemy czegoś, co będzie dla nas drogowskazem, co będzie jasnym punktem odniesienia. I można powiedzieć... I tu już nawiązuję do dzisiejszego tekstu, który jest zaczerpnięty z książki księdza profesora Romana Rogowskiego w jest Pan. Potrzebujemy takiego światła, które rozproszy ciemności naszej wiary czy ciemności czasami naszej niewiary, bo i wiara może być spowita ciemnością, a, a ktoś może poruszać się w ciemnościach niewiary. To jest bardzo takie... No, duchowe doświadczenie nocy ciemnej, przecież ludzie wierzący doświadczali ciemności swojej wiary. O ile tak można obrazowo oczywiście powiedzieć, w ogóle wiara zakłada jakąś niepewność, no bo właśnie dlatego wierzymy. Bo gdybyśmy mieli pewność, gdybyśmy mieli wiedzę, no to nie trzeba byłoby wiary. No ale tak, tak to nasze życie. Niekiedy wygląda spowite mgłą. Szukamy, szukamy bezpiecznej przystani, szukamy bezpiecznego domu, szukamy schroniska, by tam no właśnie poczuć się. Poczuć się jak w domu, jak w domu. Pan Jezus mówi w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Mamy tam iść do domu ojca, wędrując przez nasze życie tu na ziemi. To taki wstęp do dzisiejszego fragmentu. Serdecznie zapraszam. Ksiądz profesor Roman Rogowski, w Wichrze Jest Pan. Czy nie sądzisz, że już powinno być? Zaniepokojona dziewczyna spojrzała na chłopca. Chyba tak, ale podejdźmy jeszcze dalej odpowiedział chłopiec. Szli od rana we mgle. Mgły bywają różne. Ta była niezwykła. Była biała jak śnieg, sucha i tak gęsta, jak bita śmietana. Kiedy wspieli się na przełęcz, chłopiec powiedział: Lubię taką mgłę i w ogóle taką pogodę. Dziewczyna była tego dnia rozdrażniona. A ja nie lubię. Człowiek czuje się jak w więzieniu. Jak w więzieniu? Ja czuję się tak, jakbym ze wszystkich stron był otoczony zmaterializowaną obecnością Boga. Dziewczyna pogardliwie wydała wargi i powiedziała z ironią. Mistyk. Chłopiec był spokojny, nie dał się sprowokować, chociaż denerwowała go zawsze taka postawa. Mistyk nie mistyk, ale tak to odczuwam. Po prostu wydaje mi się, że święty Paweł mógł mieć na myśli mgłę. Właśnie taką mgłę, gdy mówił w Atenach, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. A ponadto, gdzieś wyczytałem, że jeden z umierających w Himalajach alpinistów, jakby widział Boga w błękitnej mgle. Dziewczyna potknęła się o kamień, zakleła i po chwili rzekła: Wszystko to jest zwykłą projekcją. W tobie coś siedzi, a ty to przerzucasz na otaczający świat. To szaleństwo szukać Boga w naturze. Szli dalej, ale schroniska nie było. Według mapy, jaką posiadali, powinno już być dawno. Zatrzymali się znowu. Chłopiec jeszcze raz wyjął mapę, rozłożył ją i popatrzył uważnie. Chyba jesteśmy tu, wskazał palcem. A więc albo blisko schroniska, albo już je minęliśmy, a może chodzimy wokół niego. Zdenerwowanie dziewczyny wzrastało. Jesteś fajtłapa. Żeby w biały dzień nie trafić do schroniska, chłopiec milczał, wpatrując się uważnie w mapę. Nagle, nasłuchując, powiedział: Słyszysz jakieś głosy? Gdzieś z lewej strony, z góry, było słychać dalekie, dziwne głosy, jakby szło kilkoro ludzi rozmawiając między sobą. Rzeczywiście przytaknęła dziewczyna. Może to głosy umarłych, rzekł chłopiec. Podobno we mgle można je usłyszeć. Dziewczyna wzdrygnęła się. Znowu ta twoja mistyka nasłuchiwali. Głosy nagle umilkły i znowu otaczała ich mgła pełna ciszy. Czy istotnie wierzysz w tego rodzaju rzeczy, Zapytała cicho dziewczyna. Chłopiec złożył mapę, schował do kieszeni plecaka i powiedział poważnie. Wierzę w Boga, a jeżeli wierzę w niego, to jestem przygotowany na różne cuda i znaki, na jego światło. Ale moim zdaniem, odparła dziewczyna, wiara to twarzą w twarz z ciemnością, a nie światłem. To jeden wielki mrok. Chłopiec zastanawiał się przez chwilę. Tak, wiara to ciemność i mrok, ale jednocześnie to eksplozja światła. A może lepiej, to ciemność, która jest światłem. Dziewczyna zniecierpliwiła się. Sofistyka. Mistyka i sofistyka. Płytki paradoks. Chłopiec jakby czekał na to ostatnie słowo. Właśnie. Doskonale wiara to paradoks. Wszystko w wierze jest paradoksem. Sam Bóg to wielki, nieskończony paradoks. Patrz: jeden Bóg w trzech osobach: Chrystus, Bóg, a jednocześnie człowiek. Człowiek, duch w materii. Śmierć człowieka to równocześnie początek życia. Jeżeli się zgubi ten paradoks, gubi się wiarę. Gdzieś daleko rozległ się dziwny krzyk jakiegoś ptaka. Dziewczyna milczała przez dłuższą chwilę, a potem powiedziała z melancholią w głosie: Dobrze ci tak mówić, bo wierzysz. Zarzucili plecaki i znowu szli dalej. W pewnej chwili chłopiec, wciągając powietrze w nozdrza, zauważył. Czujesz zapach dymu? Rzeczywiście, potwierdziła dziewczyna. Chyba jednak znajdziemy to schronisko. Skręcili nieco w prawo, kierując się zapachem dymu. Dobrze ci tak mówić, bo wierzysz powtórzyła dziewczyna. Masz w sobie światło. Chłopiec przyznał jej rację tak. Ale to światło jest w zasięgu Twojej ręki, albo może inaczej ono jest w Tobie. Trzeba je tylko odkryć, odsłonić. Zobacz ponad tą mgłą jest słońce jest błękit. Trzeba tylko rozsunąć tę mgłę. Z wiarą podobnie dziewczyna przystanęła, poprawiła sobie plecak. Może i tak jest powiedziała. Ale tajemnica polega na tym, że nie potrafię jej rozsunąć, a może nie chcę. Po chwili dodała: I dlatego brak mi sensu w życiu. Jest mi ciężko. Przekraczali potok. Wąska kładka łączyła brzegi. Tak, Bóg to sens przyznał chłopiec. Zresztą tu też zachodzi paradoks. Gdy się do Boga dodaje cały świat, nie dodaje się niczego i nic nie ma sensu. Jeśli natomiast doda się Boga do świata, wszystko nabiera sensu, wartości. Ale to nie ja, to któryś z filozofów chrześcijańskich. O, popatrz, schronisko! Z mgły wyłoniło się nagle schronisko podobne do tajemniczego zamku. W oknach na dole paliło się światło. Wszędzie czuć było przyjemny zapach palonego drewna. To był ten zapach, z którym człowiek od pradziejów kojarzy dom i bezpieczeństwo, pokój i ciepło. Tak, to światło jest w zasięgu Twojej ręki, ale trzeba poprosić Boga. Trzeba uwierzyć, trzeba powiedzieć Boże. Rozjaśnij ciemności mego serca, nadaj sens mojemu życiu. Ja chodzę jakby we mgle. I co z tego, że mam mapę? I co z tego, że wydaje mi się, że znam drogę? Potrzebuję jakiegoś punktu odniesienia. Potrzebuję czegoś, co, co będzie dla mnie światłem. To światło jest. To światło jest. Tak jak ksiądz profesor pięknie powiedział, obrazując to właśnie tą wędrówką we mgle. Tam nad mgłą jest słońce, tam nad mgłą jest błękit, trzeba tę mgłę rozsunąć. A wtedy pojawia się również sens naszego życia. Ta dziewczyna mówi, że właśnie fakt, iż nie wierzy, fakt, że może nawet nie chce rozsunąć tej mgły, otworzyć swojego serca, sprawia, że brak mi sensu w życiu. Tak mówi. Brak mi sensu w życiu. I jest mi ciężko. Być może wiele osób nie widzi sensu życia. Jeszcze raz powiem to, co wielokrotnie tutaj powtarzałem: to, że ktoś czegoś nie widzi, nie znaczy, że tego nie ma. Ci młodzi ludzie, o których pisze ksiądz-profesor, wędrowali, wydawało im się, że znają teren, wydawało im się, że wiedzą, gdzie są, ale nie widzieli schroniska, nie widzieli domu. Nie czuli się bezpiecznie. Ale to, że nie widzieli tego schroniska, nie oznacza, że go nie było. Ono było, ono stało, ono czekało. Ale trzeba było rozsunąć mgłę, trzeba było zaciągnąć powietrza. Wiecie, mi to, to zaciągnięcie powietrza, o którym tutaj mówi, to wciągnięcie tego zapachu skojarzyło się z takim napełnieniem też duchem modlitwy. Że ja oddycham duchowo, i zaczynam czuć Bożą wolność. Oczywiście to jest pewien obraz, ale właśnie modlitwa bardzo często jest porównywana do takiego duchowego oddechu, prawda? I, 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 chyba, i chyba o to chodzi w naszym życiu, żeby poprzez modlitwę, poprzez napełnianie się Bożym duchem, odnajdywać sens naszego życia, odnajdywać cel, cel, w którym będziemy się czuli bezpiecznie. Hmm. Tutaj ładnie widząc, profesor zakończył to, to dzisiejsze rozważanie. To był ten zapach, z którym człowiek od pradziejów kojarzy dom i bezpieczeństwo, pokój i ciepło. Woń ducha świętego. Zapach ducha świętego. Mhm. Tak, moi drodzy, ważne jest, to życie nasze, ważne jest to nasze życie duchowe, ważne jest, żeby, żeby pozwolić Bogu. Rozjaśnić ciemności naszych serc, żeby, żeby uwierzyć, żeby uwierzyć. Wiara nadaje sens naszemu życiu. To właśnie dodanie Boga do naszego życia sprawia, że to życie nabiera sensu. Jeżeli nie ma Boga, nie ma sensu. Bóg jest sensem. Bóg jest sensem. Nawet jest taki nurt w teologii, który się nazywa teologią sensu. Bóg nadaje sens całemu światu. Bóg nadaje sens naszemu życiu. Bez, bez Boga ten świat, nasze życie nie ma sensu. Pozwólmy, żeby Bóg nadał sens naszemu życiu. To się dokonuje na modlitwie, a ja zapraszam właśnie teraz Was wszystkich na modlitwę, która kończy dzień modlitwa na zakończenie dnia. Od razu posłowie na dobranoc. Z Panem Bogiem pokój dobro.